Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, pierwszy odcinek zaległy za 13 niedzielę zwykłą, czyli za poprzednią niedzielę, gdzie Pan Jezus bardzo dosadnie mówił, kto nie ma w nienawiści ojca lub matki, kogokolwiek, czegokolwiek, nie jest niegodzien. Kto miłuje kogoś coś bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I moglibyśmy na pierwszy rzut oka, na pierwsze słyszenie pomyśleć sobie, ale to jak to? To ja nie mam prawa kochać, ale moja mama, ale mój tato, ale jakaś, nie wiem, ważna dla mnie osoba, mąż, żona, narzeczona i tak dalej, dziecko. Ale wiemy i czujemy, kochani, duchem swoim, że to nie o to chodzi, prawda? Że Pan Jezus nie zabrania nam miłości. Nie mówi, żebyśmy nie kochali drugiego człowieka, to by sobie zaprzeczył, bo mówi, miłuj bliźniego swego, prawda? I kochaj go, ale kochani, chodzi o to, żeby miłość Boga, do Boga i ku Bogu była tą pierwszą. I o to trzeba zadbać, bo widzicie, boję się tego, że my nie tylko z jednej strony trochę wykopujemy z naszego życia Pana Boga, co z tym idzie relacje z Nim, miłość, ale ona z drugiej strony jest taka bardzo mocno, widzę też to po sobie, w swoim życiu spłycana. Taka bardzo powierzchowna, jest na równi z każdą inną miłością, tak? A to tak być nie może. Pan Jezus rości sobie prawo do tego, żeby kochać Go całym sercem, duszą, ze wszystkich sił swoich, całą swoją mocą, ale ponad wszystko. Kochać innych mogę naprawdę tylko wtedy i tylko miłością, która jest decyzją, która jest odpowiedzialna, która jest postawą, kiedy Jezusa kocham ponad wszystko. Jeżeli Jezus jest tylko którąś z miłości, którąś opcją, albo w ogóle gdzieś jest na szczerym końcu od czasu do czasu, w zależności jak tam sytuacja się rozwija, człowiek do Boga, prawda? No to wówczas boję się, kochani, i jestem przekonany, że tak będzie. Każda nasza miłość będzie za płytka. I nie dziwmy się, że potem miłość małżeńska, jakieś próby danej sytuacji, czasu nie przejdzie. Miłość w innych konfiguracjach nie wytrzyma. Dlaczego? Bo jeżeli jakaś miłość nie jest posadzona na Chrystusowej miłości, to nie jest niegodzie. To nie da rady, nie wytrzyma. Ona może po prostu pęknąć i mogą ludzie uwierzyć, że się ona skończyła. Chociaż się wcale nie skończyła. Bo miłość Boża nigdy się nie kończy. Pytanie, czy wybiorę Boga za fundament. Moi drodzy, Pan Bóg też daje bonusy. Stokroć tyle otrzymamy. Za dobroć, którą okazała prorokowi, czyli wysłannikowi Boga, Elizeuszowi, kobieta z Gerazy, w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, otrzymała obietnicę syna. Ta obietnica w imię miłości się wypełniła. Natomiast, moi drodzy, Bóg daje bonusy. Naprawdę, kiedy jesteś z Nim w komitywie, w miłości, tam jest tam fundament, Bóg będzie ci naprawdę błogosławił. Nie wtedy, kiedy chcesz, nie wtedy, kiedy na to oczekujesz, ale wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewasz i kiedy naprawdę wie, że przeżywasz coś ultra trudnego, ekstremalnego, a jeżeli się nie błogosławi w takim znaczeniu, że ci rozwija tę sytuację, to znaczy, że chce błogosławić ci poprzez przeprowadzenie cię przez tę sytuację. Niech Boża miłość będzie tą pierwszą, kochani, w naszym życiu. Ten nasz Bóg, który jest miłością, będzie tym pierwszym naszym wyborem absolutnym. I na to niech Was błogosławi Wszechmogący, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Amen.